Dzisiaj przed nami bardzo ciekawe zagadnienie, mianowicie genealogia Jezusa z Nowego Testamentu. Rozpoczynamy wykłady z Nowego Testamentu. Na tym kanale jeszcze nie było wykładu z Nowego Testamentu, więc czas zacząć. No ale trochę z góry jesteśmy na przegranej pozycji, bo przecież Nowy Testament rozpoczyna się genealogią Jezusa, rodowodem, a więc serią kilkudziesięciu imion, nazwisk, które nic nam nie mówią. Najczęściej jak spotykamy w Biblii genealogię, to co robimy? No kartkujemy, przewracamy na następną stronę, no bo co nam po czytaniu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset imion, które nic nam nie mówią. Tymczasem okazuje się, że w genealogii Jezusa dzieją się fantastyczne, niezwykłe rzeczy i spróbujemy sobie przynajmniej parę tutaj wskazać, no bo zaczniemy w ogóle od tego zagadnienia, że jeżeli Jezus ma być uznany za Mesjasza, to powinien pochodzić z królewskiego rodu Dawida. Z królewskiego rodu króla Dawida. I w związku z tym zarówno ewangelista Mateusz, jak i ewangelista Łukasz dostarczają nam genealogii Jezusa, rodowodu Jezusa pochodzącego z rodu Dawida. Z tym, że tu się pojawia największy problem. To są dwie zupełnie różne genealogie. Co tu się podziało? Można by zapytać, dlatego że przecież jedna osoba powinna mieć jedną genealogię. No i właśnie w tym wykładzie chcemy zapytać się, nie będziemy wszystkich zagadnień poruszać, jeżeli chodzi o genealogię, ale chcemy się zapytać, dlaczego w Ewangeliach, zwłaszcza chodzi o Mateusza i Łukasza, bo w tych dwóch Ewangeliach mamy genealogię Jezusa, dlaczego to są dwie zupełnie różne genealogie. Dobrze, ja tu pewne rzeczy będę pokazywał, więc uruchomię prezentację. No, mam nadzieję, że to będzie już teraz widać. Zacznijmy może od takiej ogólnej uwagi, że my dzisiaj całkowicie inaczej podchodzimy do tematu genealogii. Znamy imiona naszych dziadków, może pradziadków, może jeszcze prapradziadków, jeżeli już ktokolwiek zna, ale dalej, wstecz, mało kto sięga, prawda, głębiej, żeby poszukiwać. A jeżeli już to robimy to z innych celów, niż to robili starożytni. Tymczasem właśnie dla starożytnych genealogie były czymś bardzo ważnym, czymś bardzo istotnym, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepach, plemionach, o rodach, gdzie właśnie pokrewieństwo, rodowód, przynależność pełniły ogromnie ważną rolę, wówczas genealogia była takim narzędziem w ogóle określenia własnej tożsamości. I tu może nawet pokażę kilka takich przykładowych funkcji starożytnych genealogii, zanim przejdziemy do genealogii Jezusa, tylko żeby uzmysłowić, dlaczego właśnie w ogóle Nowy Testament, tak? A Nowy Testament zaczyna się Ewangelią Mateusza, czyli dlaczego Nowy Testament w ogóle rozpoczyna się genealogią, czyli z naszego punktu widzenia nudnym tekstem, tekstem, który właśnie my dzisiaj tak naprawdę no, nie bardzo rozumiemy. Otóż właśnie między innymi dlatego, że tak jak tutaj wymieniam dosłownie kilka przykładów, nie chcę w ogóle się na tym temacie skupiać, ale tylko pokazuje, że genealogia starożytności pełniła bardzo ważną rolę. Przede wszystkim, jak powiedziałem, budowała tożsamość osoby, coś w rodzaju takiego naszego dowodu tożsamości, tak? Czyli kim jestem, skąd pochodzę i gdzie są moje korzenie. Poza tym genealogia oczywiście była formą chlubienia się osiągnięciami przodków, bo przecież w genealogii występowały wielkie postaci. Często genealogia sięga do bardzo ważnych przodków, prawda? Genealogia przede wszystkim utrwalała dzieje własnego rodu, klanu, społeczności. I tu już dochodzimy do bardzo ważnej funkcji genealogii, mianowicie genealogia tworzyła opowieść o więzach pokrewieństwa i wzajemnych relacjach. To było bardzo, bardzo ważne i zarówno jeżeli chodzi o wzajemne relacje wewnątrz danej grupy, na przykład narodu, klanu czy szczepu, ale również genealogia określała różnice między na przykład szczepami, klanami. Dlaczego oni pochodzą od innych przodków, my od innych i dlatego między nami są jakieś waśnie, albo odwrotnie pochodzimy od wspólnych przodków i dlatego możemy się zjednoczyć. Genealogia budowała tożsamość nie tylko jakby jednostki, osoby, ale budowała tożsamość całej grupy, prawda? No i wreszcie dochodzimy do bardzo ważnych funkcji genealogii, chyba najważniejszych, jakimi są po pierwsze kwestie prawne, a więc chodzi o przenoszenie praw własności czy dziedziczenie, bo tutaj genealogia odgrywała no, kluczową rolę. No i oczywiście autoryzacja przynależności do danego człowieka, do określonej grupy, co gwarantowało mu prawo do korzystania z przywilejów tej grupy, tak? Jeżeli ktoś na przykład po niewoli babilońskiej miał rozpocząć w świątyni funkcje kapłańskie, musiał wykazać, że pochodzi z rodu kapłańskiego. Nie tylko, że jest lewitą, ale że pochodzi z rodu Aarona. Tak? Jeżeli tym bardziej król, czy na przykład Mesjasz miał właśnie być uznany za Mesjasza, no musiał wykazać swoją autorytatywną przynależność do takiego, a nie innego rodu. Więc genealogie autoryzowały właśnie przynależność poszczególnych osób
do danej grupy i pozwalały dzięki temu korzystać z przywilejów tej grupy. No, genealogie również poświadczały nieprzerwaną ciągłość między założycielem klanu a jego najpóźniejszym potomkiem, przynajmniej w opowieści. Genealogie łączyły bohaterów wiary w jeden łańcuch postaci, prawda, mówimy to o genealogiach biblijnych, które łączą, prawda, postaci biblijne od starożytności aż po współczesnych autorom biblijnym. Genealogie też uzupełniały nieznane okresy historii, a czasem genealogie służyły, tak jak na przykład w Księgach Kronik, do skrótowego ujęcia dziejów własnego plemienia czy narodu. Tak, żeby nie mówić, żeby nie powtarzać całej historii, to przytaczało się genealogię najważniejszych postaci bohaterów, żeby, można powiedzieć, zrobić taki skrót ujęcia dziejów własnego narodu. Wreszcie genealogie weryfikowały pochodzenie etniczne z danej linii rodowej. No i co ciekawe, bardzo wymowne znaczenie miało również pominięcie kogoś w genealogii. Bo jeżeli genealogia stanowiła o tożsamości danej osoby, to teraz pominięcie kogoś to było, no, miało bardzo ważne znaczenie, też takie, można powiedzieć, ideologiczne czy teologiczne. No i tutaj podaję dwa przykłady. Biblijny przykład. Mojżesz, który według Księgi Wyjścia rozdziału 6 jest prawnukiem Lewiego, co jest oczywiście niemożliwe, dlatego że ta sama Księga Wyjścia w rozdziale 12 mówi, że czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat i między pierwszym a ostatnim w tym okresie no, pojawia się cała masa pokoleń. Tymczasem autor jakby wykasowuje bardzo dużą ilość pokoleń, pokazując, że Mojżesz jest prawnukiem Lewiego. Dlaczego? Oczywiście z bardzo konkretnego powodu. Chce wykazać, że Mojżesz ma rodowód kapłański, że pochodzi właśnie z tego wyjątkowego, specjalnego rodu Lewiego, z którego wywodzić się będą kapłani. Mojżesz i oczywiście jego brat Aaron. Więc to jest oczywiście niemożliwe, żeby był prawnukiem Lewiego, ale w Wyjścia 6 tak się dzieje. Tak? Czyli mamy jedną funkcję pominięcia całej grupy ludzi w genealogii. Mamy też oczywiście przykład egipski, o którym mówiłem na innym wykładzie, gdzie mamy faraona Echnatona, czy tak naprawdę Achenatona, który zostaje pomijany w różnych spisach królów. Odsyłam do mojego wykładu na temat monoteizmu w Biblii i w Egipcie. Tam szerzej tłumaczę, dlaczego ten właśnie niezwykły, wielki faraon jest wymazywany właśnie z list królów i z różnych innych genealogii. I to, co tutaj powiedziałem, myślę, że już powinno przynajmniej niektórym z nas nasunąć wniosek, że rzeczywiście starożytne genealogie to jest pewna forma stworzenia opowieści na temat własnej tożsamości. A więc tu trzeba od razu się uczulić i od razu się uwrażliwić na to, że genealogie w starożytności, również w tym genealogie biblijne, one są nie tylko odtworzeniem przeszłości, ale są również interpretacją przeszłości. Że te genealogie są nie tylko odbiciem pamięci, ale są również tworzeniem pamięci. Tak? Zgodnie zresztą z takim powiedzeniem, które często gdzieś historycy mówią, że tak naprawdę nie jest ważne, co się w historii wydarzyło, ale ważne jest to, co się opowiada, że się wydarzyło. Tak? No więc oczywiście w grę wchodzi tutaj wiarygodność starożytnych genealogii, w tym genealogii biblijnych. No i to oczywiście, to jest ogromne zagadnienie, którego nawet nie chcę tutaj dotykać. Może zwróćmy uwagę tylko na dwa aspekty tego zagadnienia, że z jednej strony oczywiście genealogie, jak powiedzieliśmy, były bardzo ważne. Dbano o ich pamięć, dbano o informacje przekazywane, czy to w tradycji ustnej, czy później spisywane. Zwłaszcza pilnowano genealogii, jeżeli chodzi o rody królewskie, czy o rody kapłańskie, czy też jeżeli chodzi o status społeczny, czy dziedziczenie ziemi, tak? Też po powrocie z wygnania babilońskiego podawałem ten przykład, kiedy kapłani mieli wznowić czynności kapłańskie, musieli udowodnić, że pochodzą z linii Aarona właśnie na podstawie genealogii, prawda? I z jednej strony genealogie były ważne i dbano o nie, a z drugiej strony dzisiaj jako badacze starożytnych tekstów nie mamy wątpliwości, badając różne, nie tylko biblijne, w tym biblijne, ale nie tylko genealogie, nie mamy wątpliwości, że zainteresowani tymi genealogiami, czy pisarze, którzy je spisywali, no nie cofali się czasem przed upiększaniem genealogii, tak? Czy to, tak jak pokazałem, już wykreślaniem pewnych imion, pomijaniem, czy jakiejś niechlubnej przeszłości pomijaniem, z kolei podkreślaniem jakiejś chlubnej przeszłości, czy wręcz kreowaniem pewnej genealogii, czy interpretowaniem historii danych w ten sposób, żeby uprawomocnić daną rodzinę, czy daną osobę, czy daną grupę do posiadania określonych praw czy przywilejów. Ten temat w ogóle nie będę szerzej poruszał, może tylko pokażę, że jest chociażby na przykład artykuł księdza profesora Dariusza Dziadosza, którego zresztą pozdrawiam serdecznie z Kulu, właśnie genealogię Księgi Rodzaju,
pomiędzy historią, tradycją i teologią. To jest tylko jedno ze źródeł, jeden z artykułów, do którego odsyłam. On jest za darmo dostępny w internecie, w czasopiśmie Biblical Annals. Można sobie poczytać duży artykuł na temat właśnie tak naprawdę, jaką rolę pełniły w tym przypadku akurat genealogie z Księgi Rodzaju, ale tutaj ksiądz profesor szerzej troszeczkę opisuje właśnie tą funkcję, że genealogie jakby stają się rzeczywiście pomiędzy historią a teologią, a przesłaniem, a ideologią, tak? Że one w pewnym sensie są odtwarzane na podstawie pamięci historii, a w pewnym sensie są tworzone. No, ale my już przejdźmy do zagadnienia kluczowego naszego dzisiejszego wykładu, czyli genealogii Jezusa. No i właśnie, spróbujmy sobie porównać obie genealogie, tak żeby móc najpierw zobaczyć pewne różnice. Pewne różnice nie mają żadnego znaczenia, po prostu każdy ewangelista troszkę inaczej układa genealogię, więc pewne różnice są drugorzędne, no ale też będziemy chcieli podjąć to kluczowe pytanie dzisiejszego wykładu, czyli dlaczego w tym zasadniczym momencie, czyli tam, gdzie mamy wymienione imiona potomków, przodków Pana Jezusa, dlaczego to są dwie zupełnie różne genealogie. Dobrze, i zestawmy sobie te dwie genealogie właśnie u Mateusza i Łukasza, bo tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę te dwie genealogie pojawiają się w Ewangeliach. Mamy cztery Ewangelie, prawda, ale tylko dwie umieszczają taką pełną genealogię Jezusa. Chociaż tutaj jedno sprostowanie, bo mówi się, że mamy genealogię właśnie u Mateusza, genealogię Łukasza. I to jest prawda. Ale jeżeli genealogia to jest wymienienie, kto był czyim synem, to proszę zobaczyć, tutaj nawet tak pokażę jedną ciekawostkę. Proszę zobaczyć, że Ewangelia Marka, o której nigdy się nie mówi, że ona ma genealogię, bo tak jakby no jej nie posiada, ale proszę zobaczyć, że ona się rozpoczyna takim sformułowaniem początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Tak? Archeton Ewangelion Jezu Chrystu iu tut heu. Czyli można powiedzieć, że ewangelista Marek też zamieszcza genealogię, ale można powiedzieć, idzie po bandzie. Czyli tak naprawdę pomija cały ludzki rodowód Jezusa, a tak naprawdę od razu stwierdza, że Jezus jest Synem Bożym. Więc tutaj mamy uproszczoną, można powiedzieć, że tu jest genealogia uproszczona tylko do jednego pokolenia, czy do jednej relacji ojca i syna, ale czy jeżeli formalnie trzymać się definicji genealogii, to jest również genealogia, nie? Czyli można by powiedzieć, że najkrótsza Ewangelia, niektórzy mówią, że najwcześniejsza, czyli Ewangelia według świętego Marka, również posiada genealogię, tylko że taką genealogię w wersji mini-mini, prawda? Gdzie tak naprawdę mamy tylko jedno pokolenie, gdzie ewangelista Marek tak naprawdę no, idzie po całości, bo pomija cały rodowód ludzki, ziemski Jezusa, a od razu stwierdza, że Jezus jest po prostu Synem Bożym. Także mamy tutaj genealogię. No, można by też powiedzieć tak na siłę, że Ewangelia Jana, która nam została, że tam też jest jakaś forma genealogii, no bo słyszymy na początku, prawda, mamy te słowa en arche en hologos, tak? Czyli na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tak? Można by powiedzieć, że też to jest to jakaś forma genealogii. Ale trzymajmy się tego bardziej standardowego ujęcia, że w Nowym Testamencie mamy dwie genealogie, czyli u Mateusza oraz genealogię Łukasza. I pierwsza różnica, jaka się między nimi pojawia, to jest to, że w Ewangelii Mateusza ona się pojawia na samym początku, to jest sam początek Ewangelii, a tymczasem w Ewangelii Łukasza genealogia jest wpleciona w opowiadanie. To znaczy pojawia się dopiero w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza. Może od razu pokażmy te teksty. Mamy tutaj Ewangelię Mateusza i proszę zobaczyć, pierwszy rozdział od razu rozpoczyna się właśnie zdaniem rodowód, czy genealogia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. To jest sam początek Ewangelii, a ponieważ ta Ewangelia rozpoczyna w ogóle Nowy Testament, tak jak powiedzieliśmy, to są pierwsze słowa Nowego Testamentu. Tymczasem w Ewangelii Łukasza jesteśmy dopiero w trzecim rozdziale i to proszę zobaczyć, że to nie na początku, to jeszcze pod koniec, na sam koniec tego trzeciego rozdziału, dopiero się pojawia rodowód Jezusa. Tak naprawdę dopiero po chrzcie Jezusa, po opisie chrztu Jezusa w Jordanie. I to też ma pewne przesłanie, może jeszcze gdzieś tam wspomnę o tym, że tak naprawdę w Ewangelii Łukasza Jezus jest ukazany jako najpierw jako ten, gdzie mamy proklamację jego boskiej godności syna, tak? Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie, mówi ojciec, mówi Bóg ojciec, tak? Czyli mamy najpierw proklamację właśnie tego bóstwa Jezusa i jego pochodzenia jako syna, pochodzenia od Boga, a dopiero później mamy tą ziemską genealogię. Więc u Łukasza mamy troszkę już inną koncepcję, tak? Czyli można powiedzieć, że już mamy różnicę, jeżeli chodzi o położenie Ewangelii. U Mateusza, może powiem dlaczego, skoro u Łukasza mamy koncepcję właśnie po chrzcie w Jordanie, gdzie mamy proklamację boskości Jezusa i jego synowskiego pochodzenia od Boga Ojca i dopiero mamy to ziemskie pochodzenie, to jest ta koncepcja, wydaje się, Łukaszowa i dlatego on wplata Ewangelię w środek. O tyle u Mateusza
To jest ciekawe, że on rozpoczyna Ewangelię słowami, tak jak czytaliśmy, rodowód Jezusa Chrystusa. Może zobaczmy ten tekst od razu po grecku, żeby tutaj troszkę to lepiej pokazać. Mamy Biblios Geneseos Jezu Christu Hiu David Hiu Abraham. I tutaj bardzo ciekawe jest to sformułowanie Biblios Geneseos. Po pierwsze dlatego, że proszę zobaczyć, że w dwóch pierwszych przekładach w Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia nie jest przetłumaczone pierwsze słowo, bo Biblios oznacza księga. Dosłownie mamy księga genealogii, księga rodowodu. Nie? To słowo Biblos w liczbie mnogiej to jest Biblia. Tak? Biblia, od tego słowa właśnie Biblos mamy Biblia, które znaczy księgi. Tak? Biblia to jest liczba mnoga, oznacza księgi. Biblos księga. Więc po pierwsze tutaj mamy jakby sformułowanie właśnie księga genealogii. I teraz dlaczego? Otóż ewangelista Mateusz bardzo wyraźnie nawiązuje to do księgi rodzaju. Bo otóż w Księdze Rodzaju 10 razy pojawia się dokładnie to samo sformułowanie, tylko oczywiście tam w języku hebrajskim, ale kiedy ono zostaje przetłumaczone na grekę w tak zwanej Septuagincie, tak? Już wiele razy wspominałem, Septuaginta to jest grecki przekład Starego Testamentu, czyli Biblii hebrajskiej. I kiedy autorzy przekładu Septuaginty tłumaczą rodowody z Księgi Rodzaju, to właśnie oddają to terminom Biblios Geneseos. Już to nawet pokazuje pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to jest oczywiście opowieść o stworzeniu świata i ona się kończy, a jednocześnie rozpoczyna kolejne opowiadanie takim sformułowaniem elle toledot, oto dzieje, oto rodowody, oto genealogie. I to słowo właśnie toledot tu jest kluczowe, bo ono się pojawia, już nie chcę na temat tego słowa mówić, to jest duża rzecz, duża teologia. To słowo się pojawia dokładnie 10 razy w Księdze Rodzaju, 5 razy w prehistorii biblijnej i 5 razy w historii patriarchów, wyznaczając pewne stałe okresy właśnie jakby Bożego działania w dziejach. Nie? To toledot, dzieje, historie czy genealogie. Elle toledot, oto dzieje. Tak? Tutaj mamy oto dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Więc ewangelista Mateusz bardzo wyraźnie, czytając Septuagintę, stosuje ten sam termin, który właśnie tłumacze greccy oddali ten termin hebrajski toledot, właśnie jako Biblios Geneseos, i ewangelista Mateusz rozpoczyna Ewangelię. Nawet tutaj słuchajcie, słychać w tym słowie Geneseos, Genesis, tak? Księga Rodzaju nazywa się w greckim języku Genesis, Geneza, księga początków, księga genezy wszystkiego. Więc wyraźnie ewangelista Mateusz, umieszczając genealogię Jezusa na początku, chce pokazać, że tutaj mamy nowe stworzenie, tutaj się rozpoczynają nowe dzieje, czy można powiedzieć nowe przymierze, nowe stworzenie, tak? Jezus rozpoczyna nowy etap dziejów zbawienia, tak? Mamy Biblios Geneseos, czyli dzieje rodowodu, czyli można powiedzieć księga rodowodu Jezusa Chrystusa. I tutaj od razu może zaznaczę, ewangelista Mateusz robi bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie idzie w swojej genealogii od Abrahama do Jezusa i dzieli tą właśnie genealogię na takie trzy okresy. Zaraz to zresztą pokażę, ale już tutaj na samym początku umieszcza klucz do czytania jego rodowodu, jego genealogii. Że Jezus, Jezu Chrystu, jest synem Dawida i synem Abrahama. I zaraz jeszcze proszę to zapamiętać, zaraz do tego wrócimy. A więc mamy pierwszą różnicę. U Mateusza genealogia na samym początku jako genezis, tak? Nawiązanie do Księgi Rodzaju, jako początek, stwarzanie, od nowa dzieje, nowy etap dziejów ludzkości, tak jak było tworzenie świata. U Łukasza po opowiadaniu o chrzcie w Jordanie i po tych słowach Tyś jest mój syn umiłowany. Kolejna sprawa. Tutaj akurat nie ma różnicy, bo obie genealogie są liniowe. Tu zróbmy takie krótkie tylko rozróżnienie, żebyście wiedzieli, że w Biblii, łącznie w Biblii mamy w sumie kilkadziesiąt genealogii, więc ten wykład on dotyczy tych dwóch, ale pewne dygresje, które ja tutaj mówię, one dotyczą tak naprawdę wszystkich genealogii biblijnych. Więc może nam się przyda informacja, że mamy dwa rodzaje genealogii, czy to biblijnych, czy starożytnych. I tutaj mamy do czynienia z jedną z nich. Mianowicie to są genealogie tak zwane liniowe, które idą na głębokość, czyli one się cofają do przodka, ale idąc tak naprawdę po jednej osobie na jedno pokolenie. Tak? One się nie rozgałęziają w bok, to wtedy to by były tak zwane genealogie segmentowe albo genealogie, które idą na szerokość. Nie? Tutaj mamy tak zwaną genealogię linearną, która idzie pionowo w dół. Tak? Mamy syna, mamy jego ojca, jego dziadka, jego pradziadka i tak dalej. W ogóle nie rozgałęziamy się w bok. To są tak zwane genealogie liniowe albo genealogie linearne. Natomiast mamy też w Biblii, czy w ogóle w starożytnej literaturze, też genealogie tak zwane segmentowe, które właśnie one z kolei mają wykazać na przykład wspólne pochodzenie kapłańskie wielu rodów, od na przykład rodziny Aarona, tak? Mamy synów Aarona i na przykład mamy genealogię w Księdze Wyjścia, która jest akurat genealogią segmentową, czyli która idzie w bok, pokazuje też relacje poboczne, czyli mojego kuzyna, krewnego, brata, wujka i tak dalej, nie?
To jest jakby drugi rodzaj genealogii. Tutaj akurat obydwie genealogie oczywiście z oczywistych względów, bo one mają sięgać wstecz jak najgłębiej, dlatego obydwie genealogie są liniowe, ale tu się pojawia kolejna bardzo ciekawa różnica. Otóż w Ewangelii Mateusza mamy genealogię zstępującą, a w Ewangelii Łukasza mamy wstępującą. Wstępująca to jest ta, która idzie od najdalszego pokolenia, w tym przypadku od Abrahama, aż do Jezusa, czyli sięga najpierw po najgłębsze czasy i idzie tak naprawdę do współczesności, do Jezusa, do tego momentu, do którego ma dojść. Natomiast genealogia u Łukasza wstępująca to jest taka, która rozpoczyna od Jezusa i krok po kroku cofa się w głąb. Cofa się w głąb, tak? Czyli odwrotny jest porządek. Popatrzcie, może nawet to pokażę jeszcze raz, żebyście zobaczyli na tych tekstach. U Mateusza mamy, prawda, rozpoczyna się w drugim wersecie, po tym pierwszym kluczowym wersecie, o którym mówiłem, rozpoczyna się Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, nie? Czyli mamy tak naprawdę od starożytności, ta genealogia idzie w przód aż po współczesność, po czasy Jezusa, ona się będzie kończyć właśnie na Panu Jezusie. Natomiast proszę zobaczyć, genealogia u Łukasza idzie odwrotnie. Jest powiedziane, że Jezus był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Matatiasza, i ta genealogia idzie w dół, idzie, prawda, coraz głębiej. I co ciekawe, to zaraz jeszcze zobaczymy, ale tu już to będzie widać, że ta genealogia, przepraszam, ona się nie zatrzymuje na Abrahamie, tylko ona idzie znacznie dalej. Ona się cofa, proszę zobaczyć, syna Enosza, syna Seta, syna Adama. To jest kolejna wielka rzecz, o której za chwilę powiem. Ewangelista Łukasz nie cofa się w genealogii Jezusa tylko do Abrahama, ale cofa się aż do pierwszego, można powiedzieć, tego praprzodka, czyli do biblijnego Adama. Do biblijnego Adama. Dobra? Czyli mamy genealogię u Łukasza wstępującą, u Mateusza wstępującą. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o strukturę, czyli podział genealogii. Właśnie tak jak wspomniałem, Mateusz robi bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie dzieli genealogię Jezusa wyraźnie na trzy okresy. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do niewoli babilońskiej i od niewoli, czy od przesiedlenia babilońskiego do czasów Jezusa. Tak? Zobaczmy to jeszcze na jego tekście. Mamy Ewangelię Mateusza i mamy od Abrahama do Dawida, później od Dawida do przesiedlenia babilońskiego i po przesiedleniu babilońskim do Jezusa. Ewangelista Mateusz prosto stwierdza, że tak więc w całości od Abrahama do Dawida mamy 14 pokoleń, czyli co robi Mateusz? Dzieli genealogię na trzy okresy, wyraźnie tak ją komponując, żeby w każdym. Zaraz to pokażę, że tak naprawdę to jest kompozycja, że realia są troszkę inne, ale tak naprawdę tak komponuje, żeby wyszło za każdym razem 14 pokoleń. Od Abrahama do Dawida, nawet wprost stwierdza to ewangelista Mateusz, że od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i od przesiedlenia do Jezusa 14 pokoleń. No więc widzimy, że ewangelista Mateusz ma pewien zamysł, ma pewien podział tej genealogii i może od razu odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego, skąd taki podział. Otóż w tej genealogii, w ogóle może sobie najpierw, czyli tak, gdybyśmy trzy czternastki dodali do siebie, mielibyśmy 42 imiona. Otóż w tej genealogii niestety jest 41 imion. Dlatego, że tutaj troszkę nam matematyka zawiodła, mianowicie Dawid jest policzony dwa razy. Żeby ta genealogia rzeczywiście dawała za każdym razem 14 pokoleń, to króla Dawida trzeba najpierw policzyć do pierwszej genealogii, od Abrahama do Dawida, a później Dawida trzeba jeszcze raz policzyć w tej genealogii od Dawida do przesiedlenia babilońskiego. Dopiero wtedy mamy tak naprawdę 42 pokolenia, chociaż no de facto, tak jak trzeba powiedzieć, mamy 41 pokoleń. Ale tak naprawdę właśnie Mateuszowi będzie bardzo zależało na podkreśleniu tego, co mówiłem, tego, od czego dzisiaj zacząłem. Że jeżeli Jezus ma być uznany za Mesjasza, musi być wykazane jego pochodzenie od króla Dawida, z królewskiego, mesjańskiego rodu Dawida, dlatego że wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu wiążą przyjście Mesjasza z rodem Dawida, z rodem króla Dawida, tak? Przecież najważniejszy tytuł mesjański to jest synu Dawida, syn Dawida, tak? To jest tytuł mesjański. I teraz są różne koncepcje, dlaczego akurat Mateusz tutaj, dlaczego ważna jest dla niego ta czternastka. Zaraz pokażę, że ta czternastka jest tutaj formą kompozycji, formą kreacji, że Mateusz pomija pewne pokolenia, pewne w ogóle, no troszkę zmieni, zaraz to pokażę, ale tak robi, żeby wyszło mu za każdym razem 14. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego, od przesiedlenia do Jezusa. I skąd taka koncepcja? Otóż koncepcja wynika stąd, że w Ewangelii Mateusza liczba 14 to jest liczba króla Dawida.
To jest liczba Dawida. Zaraz to pokażę, ale w ogóle już tutaj to widać, już to wspomniałem, że dla Mateusza postać Dawida w tej Ewangelii będzie absolutnie kluczowa. Zobaczcie, że o ile większość imion, czy wszystkie imiona padają tylko raz w tej Ewangelii, w tej genealogii, prawda, jeden, drugi, trzeci wymieniany, to proszę zobaczyć, ile razy w tej genealogii u Mateusza pojawia się imię Dawid. W pierwszym wersecie pojawia się, później w wersecie szóstym, później jeszcze raz w wersecie szóstym, później w wersecie siedemnastym, raz, dwa, jeszcze gdzieś tu się pojawiało. Więc imię Dawida pojawia się wielokrotnie w tej Ewangelii, a to jest jeszcze wzmocnione właśnie liczbą 14. Otóż pokazuję tutaj już, zaraz tu jeszcze przejdziemy do porównywania dalszego, ale tutaj proszę sobie zobaczyć, mianowicie pokazuje imię Dawid. Otóż w gematrii żydowskiej, a w tamtym czasie już jak najbardziej była obecna taka idea, każda cyfra, każda liczba, przepraszam, ma swoją cyfrę, tak? Tu pokażę to na przykładzie alfabetu. Wiemy, że Hebrajczycy w tamtym czasie nie posługiwali się cyframi, nie mieli ani rzymskich, ani arabskich cyfr, tylko litery. Litery alfabetu stanowiły kolejne cyfry, tak? Pokażę tutaj fragment nawet mojego podręcznika, prawda, gdzie mamy alfabet hebrajski, podręcznik do hebrajskiego. I proszę zobaczyć, każda literka, alef to jest 1, czy 1000, bet to jest 2, gimel to jest 3 i dalet. To zapamiętajmy, zaraz to pokażę. Dalet to jest 4, a waw to jest 6. W alfabecie hebrajskim waw odpowiada cyfrze 6, dalet 4. Zobaczmy, że imię Dawid składa się z trzech spółgłosek. Dalet, waw, dalet. I teraz jeżeli faktycznie zobaczymy, jaka jest wartość liczbowa imienia Dawida, mamy 4 plus 6 plus 4 daje nam 14. Dawid, 14 to jest liczba króla Dawida. To jest liczba imienia króla, mesjańskiego króla Izraela. I to dlatego prawdopodobnie Mateusz dzieli genealogię Jezusa na te trzy etapy, czyli w ogóle ta genealogia jest bardzo wyraźnie poukładana wokół liczby 3, właśnie ma te trzy okresy, 3 razy po 14. I oczywiście to druga liczba to jest liczba 7. Bo proszę zobaczyć, że 14 to jest jednocześnie podwójna siódemka. To jest jeszcze większa teologia za tym się kryje. Po pierwsze, 14 to jest liczba Dawida, tak jak tutaj pokazujemy. A po drugie, 14 to jest podwojona siódemka. Przecież my wiemy już z moich wykładów czy skądinąd, że siódemka to jest święta liczba w Biblii. To jest liczba boskości. To jest liczba pełni. To jest liczba doskonałości. Tak? To jest liczba boska, siódemka. Tak jak 7 dni stworzenia świata i masę innych przykładów, gdzie w Biblii pojawia się liczba 7, jako liczba święta. Prawda? No więc 14 to jest jeszcze podwojona siódemka. Więc Mateusz dzieli genealogię Jezusa na trzy okresy dokładnie po 14 pokoleń. Oczywiście to jest pewna, zaraz pokażę, to jest pewna forma stworzenia genealogii, dlatego że, może zresztą od razu to pokażę, jak już to wspomniałem. Proszę zobaczyć chociażby tutaj, gdzie to mamy. O, tu pokazuję przykład, mianowicie ósmy werset genealogii Mateusza, gdzie jest powiedziane, że Joram był ojcem Ozjasza. Tu się bardzo rzecz pewna nie zgadza, bo kiedy wystarczy, że sięgniemy do Starego Testamentu. Do tej pory Mateusz był mniej więcej zgodny z tym, co czytamy w Starym Testamencie, ale Joram nie był ojcem Ozjasza, był prapradziadkiem. Mateusz pomija tutaj trzy pokolenia. Proszę zobaczyć sobie, mamy pierwszą księgę Kronik, mamy tego samego Jorama, który jest ojcem najpierw Ochozjasza, później Joasza i przechodzę do następnego wersetu Amazjasza. A dopiero później mamy nawet nie Ochozjasz, tylko on zmienił, nawet Mateusz już z innych względów, nie powiem czemu, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, zmienia imię Azareszowi na Ozjasz. Ale w każdym razie syn, to już jest, Azariasz to jest Ozjasz. Jego synem jest Jotam i tak samo będzie w Ewangelii Mateusza, prawda? Syn Ozjasza, czy właśnie Azariasza, już następny werset, proszę zobaczyć, to jest Jotam. Więc tak naprawdę to, co robi Mateusz, to chociażby w tym przypadku pomija zupełnie trzy pokolenia, w innym przypadku też pomija jedno. Ale, czyli to widać, że tak naprawdę w tej genealogii nie tyle chodzi mu o dokładność historyczną, czy jakąś tam pieczołowitość, jeżeli chodzi o przekazanie wiarygodności, tylko chodzi mu o stworzenie. Mateusz jest przekonany o mesjańskiej godności Jezusa i tworzy genealogię tak, by ona całym sobą, ta genealogia całym sobą mówiła, że Jezus jest mesjańskim potomkiem Dawida. 3 razy 14, od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia, od przesiedlenia do Jezusa. 3 razy 14, tak jak powiedzieliśmy, 14 liczba króla Dawida. Poza tym podwójna siódemka, no więc liczba 3, liczba 7 to jest liczba boskości, trójka to też jest pełnia, trójca święta, liczba pełni, doskonałości, bóstwa. No więc ta genealogia ma wykazać właśnie to boskie, mesjańskie pochodzenie Jezusa. Notabene taka jedna malusieńka dygresja. Kto był w Betlejem w Ziemi Świętej i kłaniał się właśnie w miejscu narodzenia Jezusa w Betlejem, w miejscu, gdzie jest grota narodzenia,
to na pewno widział 14-ramienną gwiazdę. Skąd te 14 ramion właśnie w grocie narodzenia Jezusa w Betlejem? No właśnie z tej genealogii. Z tego właśnie, że Jezus, który narodził się w Betlejem, nosi tą czternastkę symbolicznie na sobie jako potomek króla Dawida, z rodu Dawida, potomkiem z rodu Dawida. Dobrze, idźmy dalej do porównywania. Więc tu sobie pokazaliśmy, że rzeczywiście w genealogii Mateusza, w Ewangelii, przepraszam, Mateusza, jego genealogia jest podzielona na trzy okresy. Tymczasem genealogia u Łukasza jest po pierwsze dłuższa, zaraz to pokażę, ma nie 41, ale 77 albo 78 imion. I przede wszystkim jest ciągła, w tym sensie, że akurat sam ewangelista Łukasz nie stosuje jakiegoś bardzo konkretnego podziału. To znaczy, bibliści próbują dzielić tą genealogię Łukasza, na przykład na cztery części, albo na 11 części, bo mamy 11 siódemek, tak? 77 imion to jest 11 siódemek. Więc ona też można próbować szukać tu jakichś podziałów, ale generalnie sama genealogia Łukasza nie zdradza jakichś podziałów zewnętrznych, jest ciągła. Dobrze, idziemy dalej. Tak jak powiedzieliśmy, Mateusz tutaj stosuje zupełnie inny, można powiedzieć, taki zabieg teologiczny niż Łukasz. Bo powiedzieliśmy, że w Ewangelii Mateusza genealogia zaczyna się od Abrahama. Tak? Od Abrahama i jest przeprowadzona przez Dawida aż do Jezusa. Tymczasem Łukasz idzie od Jezusa i się cofa, tak jak powiedzieliśmy, to jest ta genealogia wstępująca, ale ona nie zatrzymuje się na Abrahamie. Ona idzie aż do Adama. A więc ma znacznie więcej wymienionych imion. I teraz jaka za tym kryje się idea? Mateusz, tak jak to w innych wykładach gdzieś wspomniałem, albo wiecie to skądinąd, Ewangelia Mateusza jest generalnie, mówi się, że jest skierowana do Żydów, albo mówiąc ściślej, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. To jest najbardziej żydowska ze wszystkich Ewangelii, właśnie Ewangelia Mateusza. Tam ona jest nasycona cytatami ze Starego Testamentu, praktykami żydowskimi, praktykami z judaizmu pochodzącymi. Ewangelia Łukasza przeciwnie. Łukasz pisze do pogan raczej, to jest otwarta Ewangelia na świat i Łukasz na przykład tłumaczy, jeżeli w ogóle umieszcza jakieś zwyczaje żydowskie, to je tłumaczy dla czytelnika, bo czytelnik wie, że czytelnik może tego nie zrozumieć, bo nie pochodzi z narodu, nie pochodzi z Izraela. Więc Ewangelia Mateusza jest skierowana do Żydów, a zatem jest bardzo celowe, żeby pokazać, że Jezus jest potomkiem Abrahama. Ewangelista Mateusz zaczyna od Abrahama, mówiąc, że Jezus jest potomkiem Abrahama, bo Żydzi się definiują jako potomkowie Abrahama, tak? Żydzi mówią o sobie, że jesteśmy, tak mówią o Abrahamie, Avinu Abraham, ojciec nasz Abraham, tak? Że my pochodzimy od Abrahama, Abraham jest naszym ojcem, nie? Teraz wyraźnie ewangelista Mateusz pokazuje, że tą taką można powiedzieć, tak jak tutaj powiedziałem, żydowskość Jezusa, czyli on pochodzi z rodu Abrahama, tak? Czyli jest nasz, jest swój. Natomiast Łukasz, tak jak powiedzieliśmy, jego Ewangelia jest skierowana już do narodów, nie do Żydów, więc on nie zatrzymuje się na Abrahamie, tylko cofa się aż do Adama, właśnie żeby pokazać, można powiedzieć, po pierwsze otwarcie Ewangelii na wszystkich ludzi, bo przecież wszyscy ludzie w Biblii czy symbolicznie są potomkami Adama, tak? Potomkami Abrahama są Semici, Żydzi, nie? Natomiast potomkami Adama są wszyscy ludzie. Więc ewangelista Łukasz daje tu inną ideę, że to jest to człowieczeństwo Jezusa, tak? I przesłanie, które jest skierowane do wszystkich. I tak jak tutaj można to streścić w takim jednym ujęciu, Ewangelia Mateusza bardziej zwraca uwagę na partykularyzm, czyli Jezus, który wychodzi z narodu, tak? Jest synem Abrahama. Synem Abrahama. Jezus w Ewangelii Łukasza wychodzi od Adama, a więc jest, można powiedzieć, potomkiem synem człowieczym, tak jak wszyscy ludzie. Tak jak powiedzieliśmy, mamy zupełnie inną liczbę osób wymienionych w obu genealogiach i na pierwszy rzut oka ktoś mógłby się nie dziwić, tak? No bo skoro ewangelista Mateusz wraca do Abrahama tylko, no to okej, 41 osób wymienia, wiemy, że ewangelista Łukasz wraca aż do Adama, no to tych osób jest więcej. Natomiast okazuje się, że to nie jest takie proste, że nawet jeżeli porównamy Ewangelię, gdzie obydwaj cofają się do Abrahama, to tutaj mamy wymienionych 41 osób, tutaj wymienionych mamy aż 56. Dużo więcej. Ewangelista Łukasz, to co mówiliśmy, Mateusz bardzo skraca, bardzo można powiedzieć wycina z genealogii różne imiona, po to, żeby dokładnie wyszły mu te czternastki. I może pokażę, dlaczego tu jest te 77 łamane przez 78. Tu już wiemy, dlaczego jest 41, 42, bo de facto 3 razy 14 daje nam 42, ale powiedzieliśmy o tym, że imię Dawid jest dwukrotnie wyliczone, więc tak naprawdę mamy 41 imion. Natomiast skąd się w Ewangelii Łukasza bierze 77, a łamane przez 78. Otóż to również ma prawdopodobnie związek z kreacją, czy z pewnym interpretacją, pewnym tworzeniem tej genealogii, żeby wyszła bardzo ładna liczba 77.
Bo de facto w starych manuskryptach mamy 78 osób wymienionych w Ewangelii Łukasza, no ale to jest taka liczba zwyczajna, ona nic takiego szczególnego nie mówi. Natomiast 77, to słuchajcie, to jest siódemka do potęgi. To jest 7, 7, 77, 11 siódemek, nie? To już jest wielka liczba. I tu może pokażę, co tu się takiego podziało, dlaczego mamy dwie liczby. Gdzieś tutaj to miałem. Proszę zobaczyć, mamy w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale genealogii i mamy werset 33. Po grecku mamy tak, ton, Aminadab, ton, prawda, Aram, ton, Esrom i tak dalej. Czyli po Aminadabie pojawia się Arni albo Aram. I tak jest w Biblii Gdańskiej. Syna Aminadaba, Aram, czy Arni, tutaj jest jako Arni. Ale proszę zobaczyć, że zarówno w Biblii Warszawskiej, jak i w Biblii Tysiąclecia mamy jeszcze jedno imię, które zostało pominięte akurat w tym tekście greckim. To jest tak zwany chyba tekstus receptus, w każdym razie to jest jeden przykład tekstów Ewangelii, ale mamy inne starożytne manuskrypty, gdzie właśnie pomiędzy Aminadabem a Arnim czy Aramem pojawia się Admin, pojawia się imię Admin. Co się tu prawdopodobnie wydarzyło? Otóż, żeby stworzyć liczbę 77, która no jest, można powiedzieć, siódemką do potęgi. To jest ta najpełniejsza pełnia, tak by można powiedzieć, albo największa boskość, nie? W niektórych manuskryptach na pewnym etapie przestaje się pojawiać imię admina, tak? Imię admin zostaje tak jakby no, wykreślone, prawda? I wtedy rzeczywiście w genealogii Łukasza mamy dokładnie 77 imion. Także widzimy, że te obydwie genealogie, trzeba powiedzieć, one są w pewnym sensie odtwarzane na podstawie jakichś źródeł, dokumentów, chociażby porównując z genealogiami Starego Testamentu. Tu mamy wiele zgodności, ale z drugiej strony oczywiście widać również ten aspekt, o którym mówiłem, że tak naprawdę ewangeliści mają w sobie, mają pewne narzędzie, takie można powiedzieć dosyć plastyczne, które modelują tak, żeby wykazać pewną ideę. Tą ideą będzie właśnie mesjańska godność Pana Jezusa. Dobrze, idźmy dalej. Tu się dużo takich ciekawostek kryje. Słuchajcie, mówiliśmy, że to najnudniejszy tekst, a my dopiero zaczynamy wchodzić w głębie, dopiero dochodzę do istoty pytania, zaraz do niego dojdziemy, do tej zasadniczej różnicy. Ale jeszcze zanim to właśnie wrócę uwagę na jedną bardzo ciekawą różnicę, która się pojawia w obydwu Ewangeliach i która od dawna przykuwała uwagę badaczy. Mianowicie, ewangelista Łukasz standardowo pomija kobiety w genealogii. No niestety, ale w starożytności tak to się działo, że genealogie zawierały tylko potomków czy przodków z linii męskiej. Nawet do tego stopnia, że nawet się mówi w genealogii Mateusza, że to mężczyźni jakby rodzili, tak? Mamy Egenesen. Egenesen dosłownie oznacza zrodził, tak? Czyli mamy Abraham zrodził, trzeba, bo tu no, polskie tłumaczenie jest takie bardziej eleganckie, był ojcem, żeby tu nie wprowadzać kontrowersji, ale dosłownie mamy Abraham zrodził Izaaka, ton Izaak, prawda? Izaak Egenesen, ton Jakow. Izaak zrodził Jakuba, nie? Czyli de facto w genealogiach starożytności rodzili mężczyźni, tak naprawdę genealogie są bardzo męsko scentralizowane i Łukasz standardowo pomija kobiety. Natomiast bardzo coś dziwnego robi Mateusz. Mateusz dodaje cztery imiona kobiet, plus imię na końcu Maryi, Matki Jezusa, czyli łącznie jest pięć kobiet w genealogii Mateusza. I co najciekawsze i co najbardziej właśnie przykuwało uwagę badaczy i czytelników już od starożytności, te cztery imiona kobiet są bardzo, można powiedzieć, trochę podejrzane, bo to nie są wielkie bohaterki. Tak jak powiedzieliśmy, genealogie najczęściej one mają pokazać pewną chlubę, chlubienie się danego bohatera z historii własnego narodu czy własnego pokolenia. Tak? Przywołujemy najbardziej światłe, najbardziej chlubne przykłady z naszej historii. Tymczasem, co robi ewangelista Mateusz? Przywołuje najpierw Tamar, która miała, można powiedzieć, seks jako prostytutka ze swoim własnym teściem, spłodziła potomstwo. Przywołuje nierządnicę, prostytutkę i to Kananejkę Rahab. Przywołuje Moabitkę Rut, Chetytkę, żonę Uriasza Batszebę, którego, jak wiemy, Dawid zabił. A Batszebę wziął do siebie, czyli można powiedzieć, że cudzołóstwo plus morderstwo Dawida. Więc bardzo to jest zastanawiające, dlaczego w genealogii Mateusza w ogóle pojawiają się kobiety, a jeżeli już się pojawiają kobiety, to tak bardzo można powiedzieć kontrowersyjne, czy z kontrowersyjną historią, z kontrowersyjnym backgroundem, tak można powiedzieć. I tutaj właśnie są przynajmniej takie trzy hipotezy. Po pierwsze, pierwsza hipoteza jest bardzo ładna, ona jest taka bardzo teologiczna. Ona mówi, że właśnie Mateusz włącza do genealogii Jezusa tak trudne historie, jak historia Tamar.
albo tak trudne, wielkie grzechy jak grzech Dawida, zabójstwo Uriasza Chetyty, po to, aby pokazać, że Jezus wkracza w genealogię, w świat człowieka, to wcielenie Jezusa, Boga człowieka, jakby w pełni przyjmuje na siebie historię ludzką, tak? On akceptuje w pewnym sposób tą historię. Ta historia staje się w pewnym sensie historią Jezusa, nie? Jezus staje się potomkiem właśnie takiej historii. Również tymi ciemnymi, można powiedzieć, kartami, ciemnymi, można powiedzieć, elementami tej historii. To jest jakby jedna interpretacja teologiczna. Tego, że właśnie Mateusz włącza bardzo nietypowo, bardzo jakoś zagadkowo, aż 5 kobiet w genealogię Pana Jezusa. Druga interpretacja idzie po linii właśnie reputacji tych kobiet. Otóż ta hipoteza mówi tak, że Mateusz robi tutaj bardzo taki ciekawy psztyczek w nosa, można powiedzieć, czytelnikom, zwłaszcza żydowskiego pochodzenia. Po pierwsze, pokazując, że w genealogii Jezusa, w ogóle w genealogii, można powiedzieć, sławnej genealogii króla Dawida, pojawiają się kobiety spoza Izraela, prawda? No bo Tamar, prawdopodobnie w ogóle ciekawa historia, taka też bardzo trudna. Tamar prawdopodobnie pochodzenia Kananejka, tak? Wiemy, że tam jest historia taka, że ona poślubiła syna Judy, czyli Era, natomiast ponieważ nie mogła z nim mieć potomstwa, a ten syn zmarł, syn Judy, czyli jej mąż Er zmarł bezpotomnie, to na zasadzie prawa lewiratu wziął ją za żonę jego brat Onan, ale Onan współżył z nią, ale to typowy stosunek przerywany, nie chciał jej doprowadzić do zapłodnienia, bo wiedział, że zgodnie z prawem lewiratu jej dziecko, jego dziecko będzie tak naprawdę uznane za syna zmarłego brata, czyli tego Era, więc Onan współżył z Tamar, ale właśnie wylewał nasienie na zewnątrz, to czyli stosunek przerywany, stąd w ogóle mamy słowo onanizm, tak? Czyli właśnie można powiedzieć taka forma marnowania nasienia, tak to nazwijmy. Onan właśnie nie zapłodnił Tamar, nie chciał właśnie mieć z nią dziecka. Też Bóg go ukarał śmiercią i wtedy Juda powinien spełnić, tak naprawdę był jeszcze trzeci syn, którego Juda obiecał. Tamar nie dopełnił tej prośby, Tamar się przebrała za prostytutkę, Juda z nią współżył, właśnie mieli razem dziecko. No słuchajcie, bardzo trudna historia. Tamar w ogóle poganka, która ma dziecko z własnym teściem, no bardzo dziwna, trudna historia. Rahab, kolejna poganka, Kananejka, tak? Kananejka, nierządnica. Rut, tak jak powiedzieliśmy, Moabitka. Żona Uriasza Chetyty, czyli nawet proszę zobaczyć, że nie jest wymieniona jej imię Batrzeba. Ewangelista Mateusz nie wymienia jej imiona, jej imienia Batrzeba, tylko właśnie zwraca uwagę, po pierwsze, że to jest żona Uriasza, więc zwraca uwagę na grzech Dawida. Że grzech Dawida to nie było tylko cudzołóstwo z Batrzebą, ale również przypomina tego, którego Dawid zabił. Tak? Swojego przyjaciela, doborowego wojownika, tak? Dzielnego Uriasza. A ponieważ Uriasz był Chetytą, jego żona Batrzeba prawdopodobnie też była Chetytką. Więc z jednej strony część badaczy mówi, że Mateusz chce przywołać te kobiety obcych narodów, żeby pokazać właśnie uniwersalizm zbawienia w genealogii Jezusa. Czyli, że genealogia Jezusa ma pokazać, że w historii pojawiają się chwalebne postaci, które są włączone w genealogię Jezusa i że zbawienie wykracza poza Żydów, tak? Bo mamy tutaj poganki. Ale ta hipoteza, no ona byłaby, powiedzmy, okej, chociaż gdyby faktycznie było pewne, że Tamar jest poganką, tego nie do końca wiemy, ale przecież mamy Maryję. No Maryja nie jest poganką. Maryja pochodzi z narodu. Maryja jest Żydówką, tak? Więc tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj to, że ewangelista Mateusz włącza te 5 kobiet do genealogii, powód tego jest zupełnie inny. Mianowicie chodzi tutaj o seks. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o seks. Otóż tutaj, no nie, żartuję, ale tutaj akurat chodzi o seks. Otóż Tamar, to co powiedzieliśmy, tutaj mamy bardzo dziwne sytuacje właśnie związane z seksem. Proszę zobaczyć, Tamar to co powiedzieliśmy, współżyje z własnym teściem. No, jakaś kuriozalna sytuacja, niedopuszczalna w normalnej sytuacji. Rahab, prostytutka, tak? Nierządnica z Jerycha, ta, która pomogła, prawda, Żydom zdobyć Jerycho, bardzo dzielna kobieta, ale jednak, prawda, no, prostytutka. Rut, też o niej jest powiedziane, że ona położyła się u stóp Booza, odkryła poło jego płaszcza, dotknęła jego stóp. Prawdopodobnie to jest eufemizm oznaczający dotknięcie genitaliów, współżycie przedmałżeńskie, współżycie, które doprowadziło do ślubu z Boozem de facto, ale de facto też tu mamy taką dosyć kontrowersyjną sytuację seksualną, tak, pomiędzy Rut a Boozem. Żona Uriasza Chetyty, oczywiście, Dawid ją uwiódł, tak, mamy grzech cudzołóstwa. Więc pytanie jest takie, i na końcu oczywiście Maryja. Teraz w Ewangelii Mateusza, zaraz to pokażę jeszcze, bardzo ciekawie pojawia się Matka Boża, Maryja, jako Matka Jezusa. Bardzo ciekawie ewangelista Mateusz zaznacza, może to od razu pokażmy, że kiedy on mówił tak zrodził, prawda? Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, my tłumaczymy jako był ojcem i tak dalej, to na końcu powinien powiedzieć, że Jakub zrodził Józefa, a Józef zrodził Jezusa. Jeżeli ewangelista Mateusz szedłby konsekwentnie, to powinien powiedzieć Egenesen, tak? Zrodził, no to Jakub zrodził Józefa, a Józef zrodził Jezusa.
Tymczasem ewangelista Mateusz całkowicie odstępuje od swojego schematu w tym miejscu i nie mówi, że Józef porodził Józefa, czyli że był ojcem Jezusa, tylko mówi tak, że Jakub owszem był ojcem Józefa, męża Maryi, z której to narodził się Jezus Chrystus, Jezus zwany Chrystusem. Czyli ewangelista Mateusz całkowicie wyłamuje się ze schematu, który stosował przez 41, prawda, przypadków, wyraźnie po to, żeby zaznaczyć, że Jezus nie jest fizycznym, biologicznym synem Józefa. Bardzo ciekawa przesłanka na korzyść tej prawdy biblijnej, która mówi o niepokolanym poczęciu, tak? O poczęciu Jezusa z Maryi bez udziału fizycznego, udziału Józefa jako ojca. Nie? I teraz, dlaczego o tym przypominam? Dlaczego o tym wspominam? Samo w sobie to jest niesamowicie ważne. I w tej, że samo w sobie to jest niezwykłe, że ewangelista Mateusz odstępuje od tego schematu właśnie w tej jednej sytuacji. Nie mówi, że Józef był ojcem Jezusa, tylko mówi Józef, który był mężem Maryi, a dopiero Maryja porodziła Jezusa. Nie? Tak jakby pomija tą frazę, że no, wyraźnie stwierdza, chociaż nie wprost, że Józef nie był fizycznym, biologicznym ojcem Jezusa. To jest jakby samo w sobie ciekawe. Ale z naszego punktu widzenia, tych pięciu kobiet, które się pojawiają w genealogii Mateusza, to jest o tyle ważne, że przecież Żydzi bardzo chętnie będą zarzucać Maryi właśnie cudzołóstwo. Bo jeżeli ona poczęła dziecko, a Józef nie miał z tym nic wspólnego, no to słuchajcie, wśród ludzi nie pojawia się dziewoództwo, tak? No, kobiety same nie rodzą. Tam jednak mężczyzna, umówmy się, jest potrzebny do czegoś, ale jest potrzebny, tak? Żeby kobieta urodziła dziecko. No więc jeżeli jest powiedziane w Ewangelii, że Maryja poczęła i porodziła Jezusa bez udziału Józefa, to ewangelista Mateusz prawdopodobnie wiedział, że tu też się pojawią zarzuty, że, prawda, że ona w jakiś sposób może cudzołożny, że to jest niegodne Mesjasza. No to proszę bardzo, no to ewangelista Mateusz pokazuje niegodny Mesjasza, to proszę zobaczyć. Tamar pojawia się w genealogii Jezusa, Rahab pojawia się w genealogii Jezusa, prostytutka, ta, która współżyła z własnym teściem, Rut, która, prawda, na zasadzie prawa Golatu czy Lewiratu współżyje z Boozem, Batrzeba, która przecież cudzołożnie współżyje z samym królem Dawidem, nie? Czyli oczywiście ewangelista Mateusz wierzy w niepokalane poczęcie, w dziewictwo Maryi i zresztą będzie to pisał, ale właśnie tutaj, można powiedzieć, przywołując te kobiety w historii zbawienia właśnie o takiej reputacji i tym związane tutaj z tym, wyraźnie z tą seksualną stroną, być może chce trochę obronić tą rolę czy pozycję Maryi przed zarzutami, że ona też w sposób cudzołożny na przykład, prawda, poczęła Pana Jezusa. Więc to jest taka hipoteza. W każdym razie zobaczcie, że jak ciekawe to jest, jak niezwykłe, że ewangelista Mateusz robi coś nietypowego, właśnie umieszcza te kobiety w genealogii. Nie? Po pierwsze kobiety, które są pogankami, a więc można powiedzieć pokazuje otwarcie się w genealogii Jezusa na świat pogan, na świat narodów. Po drugie kobiety o tak bardzo haniebnej, można powiedzieć, czy nawet takiej trudnej reputacji, czy to Moabitka, czy poganka, czy Kananejka i prostytutka i tak dalej. Więc pokazuje, jak bardzo Jezus wchodzi w te ciemności ludzkiej genealogii, przyjmuje ją na siebie, ale z drugiej strony ten aspekt właśnie tej reputacji, ten seksualny, też mi się wydaje, że tutaj jest tutaj ważny. I teraz przechodzimy do clou wykładu. Wybaczcie, że troszkę tych dygresji, ale to znaczy to nie są dygresje, to ja pokazuję po kolei te różnice, ale teraz właśnie chcę przejść do tej najistotniejszej różnicy, która stanowi klucz, kwintesencję naszego wykładu. Dlaczego genealogie Jezusa obie różnią się w najbardziej istotnym momencie. Bo co tu chcę pokazać? Że od Abrahama do Dawida tak naprawdę obydwie genealogie mają praktycznie te same imiona. I one są mniej więcej zgodne ze Starym Testamentem, pomimo tego, że one pomijają pewne imiona, tak jak mówiliśmy, więcej imion będzie pomijał Mateusz, niektóre, ale też pomija Łukasz. Jedna różnica jest taka, że u Mateusza pojawia się ta sama postać jako Aram, u Łukasza jako Armi. Ale to jest drobna różnica, tak naprawdę to jest niewielka różnica. Generalnie od Abrahama do Dawida, czyli ta pierwsza, można powiedzieć, część w genealogii Mateusza, ona się pokrywa. Ale od Dawida do Jezusa, tu się rozpoczyna cały problem i tak naprawdę tego dotyczy pytanie tytułowe naszego wykładu. Od Dawida do Jezusa mamy dwie zupełnie różne genealogie. Tu się coś podziało takiego, co jest niewytłumaczalne, albo można powiedzieć, co jest bardzo kontrowersyjne, bo to sprawia wrażenie takie, że tu się ktoś pomylił, że tu jest coś nie tak. Mamy dwie zupełnie różne genealogie jednej osoby. I teraz próbujmy odpowiedzieć na pytanie, pokazać to i odpowiedzieć na pytanie, co tu się tak naprawdę stało. Tak naprawdę genealogia właśnie zaczyna się rozjeżdżać od czasu Dawida, tak jak powiedzieliśmy, do Jezusa. Otóż po Dawidzie Mateusz podąża linią Salomona, czyli znanego króla, tego budowniczego świątyni, wielkiego króla Salomona, mędrca. Mateusz podąża linią Salomona, syna Dawida i to później mamy Salomona, Roboama i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli kolejnych królów, kolejnych potomków z rodu Dawida. Tymczasem Łukasz
podąża linią Natana, który był bratem Salomona, innym synem Dawida. Nie chodzi o proroka Natana, chodzi o Natana jako syna Dawida, jednego z braci Salomona. Czyli tutaj genealogie zaczynają się zupełnie rozjeżdżać, ale jakimś cudem dochodzą do tego samego Józefa. Tak? Do tego samego Józefa, ojca, męża Maryi, z której narodził się Jezus. I tu jest coś nie tak. I teraz przytoczę chyba trzy albo cztery najbardziej takie powtarzane hipotezy, co tu się podziało, tak? Co tu się wydarzyło, że tak naprawdę mamy dwie zupełnie różne genealogie Jezusa. No to sprawia wrażenie, mówiąc wprost, jakiejś falsyfikacji, tak? Że tutaj coś jest nie tak. Otóż pierwsza odpowiedź, chyba najczęstsza, która pada w tym kontekście, to już jest zresztą odpowiedź, która pojawiła się w starożytności u ojców Kościoła i jest powtarzana praktycznie do dzisiaj. To jest taka odpowiedź, że ewangelista Mateusz tak naprawdę podaje genealogię rodu Józefa, czyli właściwą genealogię Józefa, natomiast ewangelista Łukasz tak naprawdę podaje genealogię rodu Maryi. Wiemy, że może nie wiemy, ale Ewangelia Łukasza, kiedyś może jeszcze będę na ten temat miał jakiś wykład, Ewangelia Łukasza jest wyraźnie pisana, zwłaszcza Ewangelia dzieciństwa, jest pisana z perspektywy Maryi. To znaczy Łukasz jest bardzo wrażliwy na ten sposób patrzenia Maryi i na jej zachowania, jej sytuację, zwłaszcza w Ewangeliach dzieciństwa. Zresztą Łukasz w ogóle, jego Ewangelii właśnie kobiety odgrywają ważną rolę. Bardzo ciekawa Ewangelia, kiedyś o niej może więcej opowiemy. W każdym razie mówi się, że skoro Łukasz w ogóle więcej uwagi poświęca Matce Bożej, Maryi, to właśnie prawdopodobnie, być może, jego genealogia jest tak naprawdę genealogią Maryi, prawda? Bo przecież to Łukasz zwraca uwagę na zwiastowanie archanioła Gabriela Maryi. To on opisuje scenę nawiedzenia przez Maryję Świętej Elżbiety, opisuje magnifikat, czyli piękny hymn, który Maryja wyśpiewuje właśnie u Elżbiety, czy też opisuje różne dylematy, trudności właśnie w Ewangelii Dzieciństwa związane jakby z perspektywy Maryi. Tymczasem Ewangelia Mateusza, jak wiemy, przypomnę może, jak ktoś to wie, ona jest pisana wyraźnie z perspektywy Józefa, tak? Otóż to anioł się objawia nie Maryi, ale Józefowi we śnie i mówi mu, weź to dziecię, prawda, albowiem z Boga się narodziło i tak dalej. Drugi sen ma Józef, prawda, uciekajcie z nim do Egiptu i tak dalej. Ewangelista Mateusz zwraca uwagę na dylematy Józefa, tak? Chociaż był mężem sprawiedliwym, chciał Maryję oddalić, nie wiedział, co zrobić i tak dalej, nie? Czyli ewangelista Mateusz wyraźnie pisze Ewangelię Dzieciństwa z perspektywy Józefa, ewangelista Łukasz wyraźnie z perspektywy Maryi, w związku z czymś ta hipoteza już powstała dawno, że tak naprawdę genealogia u Mateusza to jest genealogia Józefa, a genealogia u Łukasza to jest genealogia Maryi. Ale z tą najbardziej popularną hipotezą jest zasadniczy problem. Problem jest mianowicie taki, że otóż ewangelista Łukasz wcale nie twierdzi, że jego genealogia to jest genealogia rodu Maryi, tylko proszę sobie zobaczyć, Ewangelia Łukasza, jego genealogia to jest genealogia Jezusa, genealogia Józefa. On mówi tak, był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Czyli cały problem pojawia się, z tą hipotezą pojawia się tutaj, że tak naprawdę Łukasz nie mówi, że to jest genealogia Maryi, tylko że to jest genealogia Józefa. Jezus był synem, domniemanym synem Józefa, syna Helego. Tutaj, tu się pojawia zasadniczy problem. U Łukasza ojcem Józefa jest Heli, u Mateusza ojcem Józefa jest Jakub. Tak? W związku z tym pojawia się druga hipoteza, bo tak jak mówię, ta najpopularniejsza, że mamy u Mateusza genealogię Józefa, u Łukasza genealogię Maryi, no powiedzmy, nie do końca jest zgodna z tekstem, bo obydwaj ewangeliści twierdzą, że to jest genealogia Józefa, a nie Maryi. Więc pojawia się druga hipoteza. Druga hipoteza mówi tyle, że u Mateusza tak naprawdę pojawia się prawna, taka legalna, legalistyczna genealogia królów Judy, no bo Mateusz rzeczywiście wymienia Dawida, Salomona, Roboama i kolejnych królów z rodu Judy, czyli tych oficjalnych, można powiedzieć, że to jest ta oficjalna lista królów judzkich, lista władców z rodu Dawida, czyli w tym przypadku bibliści twierdziliby, że Mateusz nie podaje właściwej, prawdziwej genealogii Józefa, tylko podaje listę kolejnych królów Judy z rodu Dawida, i pokazuje, że Józef jakoś jest tam spokrewniony z tym rodem, z tą rodziną, z tym rodowodem. Tak? Czyli to by była bardziej oficjalna, prawna genealogia królów z rodu Dawida. Natomiast Łukasz miałby tą rzeczywistą, biologiczną genealogię Jezusa. No, jest to jakaś hipoteza, ona też, powiedzmy, ma różne słabe strony, ale jest to jakaś próba wyjaśnienia tego, że rzeczywiście mamy dwie zupełnie różne genealogie od Dawida do Jezusa. One się całkiem się rozjeżdżają, prawda? Mamy trzecią hipotezę, która mówi,
To jest tak zwana hipoteza o dwóch ojcach Józefa. To znaczy, że Józef miał swojego biologicznego ojca i tym biologicznym ojcem był Jakub. Natomiast Heli byłby tym, który adoptował Józefa. To znaczy, być może Heli nie miał własnego syna, być może nie miał potomka i na przykład na zasadzie adopcji przyjął Józefa jako swojego syna i w związku z tym nagle Józef ma dwóch ojców, prawdziwego i adoptowanego. No, jest to jakaś kolejna hipoteza, ale powiedzmy, że ona znowu jest taka bardzo hipotetyczna, to znaczy nie mamy żadnych dowodów, żadnego potwierdzenia, że tak mogłoby w ogóle, że to by było w ogóle możliwe. Tym bardziej, że tutaj się w ogóle jeszcze pojawia jedna ciekawostka. Proszę zobaczyć, że w genealogii Mateusza, która w tej hipotezie jest pokazywana jako prawdziwa, że to by była ta prawdziwa, że to by był prawdziwy ojciec Józefa, a tu by był po prostu ojciec, który adoptował Józefa, to przecież popatrzcie, że Józef, syn Jakuba, to jest troszkę podejrzane dla biblistów. Bibliści zwrócili na to uwagę, że w genealogii Mateusza Józef jest synem Jakuba, a przecież dokładnie taka sama genealogia pojawia się w Księdze Rodzaju. Ten Józef patriarcha, tak, ten Józef egipski, który tłumaczy sny Faraonowi, jest z rodu Jakuba. I teraz niektórzy mówią, że to właśnie nie Heli jest adoptowany, nie Heli to adoptował, że tu prawdopodobnie tutaj nastąpiła u Mateusza. Mamy jakąś taką zmianę, która upodabnia, ma upodobnić naszego Józefa, męża Maryi, jakoś ma go upodobnić do patriarchy Józefa z Księgi Rodzaju, bo obaj mają ojca Jakuba. Tak? Czyli dla niektórych biblistów tutaj jest raczej podejrzana sprawa, że Jakub staje się ojcem Józefa, dokładnie tak jak Jakub jest ojcem Józefa w Księdze Rodzaju. Nie? I tak dalej wstecz, tam też mamy podobieństwa. Więc niektórzy mówią, że jakaś kreacja, czy jakaś forma interpretacji historii nastąpiła z kolei tutaj, czyli właśnie w rodowodzie u Mateusza. Więc tak naprawdę mamy różne hipotezy. Gdzieś tam spotkałem, pamiętam, w toku moich studiów jeszcze jakieś inne hipotezy, są inne jakieś skomplikowane historie. O, na przykład jest taka hipoteza o prawie lewiratu, czyli na przykład ona mówi coś takiego, że tak naprawdę rzeczywiście biologiczna genealogia to jest u Mateusza, a to, co jest u Łukasza, to jest ta maryjna genealogia. Dlaczego? Dlatego, że Maryja była właśnie córką Helego, to Maryja była córką Helego, a ponieważ zgodnie z tą hipotezą mogła nie mieć żadnego brata, żadnego bliskiego krewnego, więc Heli, żeby ten majątek nie przepadł, właśnie można powiedzieć na zasadzie prawa lewiratu uznał Józefa, jej męża, za swojego syna i w związku z tym Józef ma swój własny rodowód jako syn Jakuba u Mateusza i ma, można powiedzieć, pożyczony rodowód Maryi w związku z tym, że Heli na zasadzie prawa lewiratu no, przyjął go jako swojego znowu adoptowanego, czy na zasadzie prawa ratu syna. Niektórzy przywołują jeszcze prawa mezopotamskie. To są hipotezy bardzo już takie, można powiedzieć, daleko idące i mało wiarygodne, tak mówiąc wprost, powiedzmy. Są z kolei badacze, którzy mówią, po prostu nie wiemy. To znaczy mamy zupełnie dwa różne rodowody Jezusa, dwóch różnych ojców Józefa. No słuchajcie, no jeden człowiek nie może mieć dwóch ojców, umówmy się, chociaż nie wiem, może są jakieś, może ktoś coś wie więcej ode mnie, ale raczej mamy jednego ojca. Takiego biologicznego. Józef według tych Ewangelii ma dwóch różnych ojców i dwóch różnych zupełnie przodków, więc niektórzy badacze po prostu rozkładają ręce. Mówią, nie wiemy, po prostu nie wiemy, dlaczego mamy dwie zupełnie różne genealogie. Ale tak naprawdę spora część badaczy mówi po prostu, żeby wziąć pod uwagę najważniejszą sprawę, którą jeszcze dzisiaj nie powiedziałem. Mianowicie, że genealogia w Biblii czy w starożytności to nie jest tylko dokument historyczny. Genealogia to jest określony gatunek literacki. Tak? To jest część literatury biblijnej. Biblia, tak jak powiedzieliśmy kiedyś, mówiłem o tym szerzej, Biblia to jest dzieło literackie w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak? Bóg zechciał objawić, to jakby można powiedzieć, za pomocą dzieła literackiego Twoje słowo. Więc jeżeli genealogia to jest rzeczywiście w pełnoprawny gatunek literacki, to my musimy sięgnąć po cechy tego gatunku, żeby wydobyć jego treść, jego przesłanie. I tutaj właśnie dopiero bibliści zaczynają wydobywać, jeżeli uwzględnimy, że genealogia to nie jest tylko, powiedzmy, dokument historyczny, a już pokazywałem na przynajmniej kilku przykładach, a tych przykładów można by wymienić więcej, że genealogie oprócz odwzorowania historii, odtwarzania historii, tworzą tą historię, tak? Czyli nie są tylko dokumentem historycznym, to tutaj, jeżeli uwzględnimy, że one są gatunkiem literackim, a więc, że mają aspekt perswazyjny, mają aspekt przekonywujący, bo tu dochodzimy do tego, że tak naprawdę genealogię trzeba interpretować w duchu tego, że one są interpretacją historii oraz źródeł, które posiadają nasi ewangeliści, właśnie na potrzeby wykazania mesjańskich korzeni Jezusa. Tak?
tej godności, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest tym właśnie Mesjaszem, tym potomkiem z rodu Dawida, o czym mówiłem, tak? Tu jeszcze jedną ciekawostkę pokażę, bo też sobie to zapisałem. To, co powiedzieliśmy u Ewangelii Mateusza. Mamy te trzy imiona. Jezus jest potomkiem Abrahama, potomkiem Dawida. I w pierwszym zdaniu jest powiedziane Jezusa Chrystusa, mamy Mesjasz, Chrystus po hebrajsku to jest Mesjasz, syna Dawida, syna Abrahama. Jeżeli to przeczytamy po hebrajsku, to otrzymujemy trzy litery. A, D, My. Popatrzcie, że w genologii Mateusza, w tym pierwszym zdaniu Ewangelii, w pierwszym zdaniu Nowego Testamentu, księga rodowodu Jezusa, syna Dawida, syna Abrahama, mamy wpisane jakieś tajemnicze słowo, sposób słowo Adam, pokazujące właśnie, że tutaj rozpoczyna się, Mateusz pokazuje, że tu się rozpoczyna nowe dzieło stworzenia, bo się rozpoczyna dzieło wcielenia. Chrystus stał się człowiekiem, nowym Adamem. Tak? Adam po hebrajsku, jak wiemy, znaczy człowiek, ludzkość, ludzie. Tak? Adam to jest człowiek. Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. Jezus staje się człowiekiem. Więc słuchajcie, w tej Ewangelii ja tylko tak dosłownie niektóre rzeczy wskazałem, ale no, mamy tutaj wielką treść, wielkie przesłanie. Nie wiem, czy tutaj jeszcze wszystko pokazałem, co chciałem. No, mamy jeszcze kilka różnych rzeczy, ale to może, słuchajcie, żeby ten wykład znowu, on widzę, że on się znowu troszkę długo trwa, a miałem, obiecałem sobie, że wykłady będą krótkie. Słuchajcie, obiecuję, że będę robił krótsze wykłady. Na razie mi to kompletnie nie wychodzi, ale i tak zobaczcie, że ja się ograniczyłem tak naprawdę tylko do, praktycznie, do pokazania różnic, tak? Dzisiaj omówiliśmy sobie tylko tabelkę, która porównuje obydwie genealogie, a tak naprawdę w ogóle nie wchodziłem w temat, bo przecież rozważając tę genealogię, trzeba by wejść w każde imię. Co ono oznacza, co to jest za postać, jaka jest jej historia, jakie są perypetie związane z tym. Słuchajcie, o genealogii moglibyśmy mówić godzinami. Ja mógłbym nagrać jeszcze kilka odcinków, które by pokazywały perypetie poszczególnych postaci. Dlaczego na przykład Mateusz pomija te, a dlaczego wskazuje na tamte? Dlaczego powtarza to imię, a dlaczego tego imienia nie powtarza, nie? Dlaczego taki układ stosuje, taki skład, taką kolejność i tak dalej, nie? Też żeby wyciągnąć, żeby teologię tak naprawdę wydobyć z genealogii. To znowu trzeba było pewien osobny wykład, żeby przybliżyć chociażby to, że właśnie Jezus pojawia się jako ten, który przyjmuje na siebie ludzką genealogię, tak? Przyjmuje całą historię rodu ludzkiego, tak? W genealogii zwłaszcza Łukasza, nie? Od Adama sięgającą, można powiedzieć, identyfikuje się z historią człowieka jako takiego, nie? Z historią każdego z nas. Więc znowu, gdybyśmy chcieli tutaj zwracać uwagę na przesłanie i tak dalej, ale to pozwólcie, że po kolei będziemy różne tematy podejmować. Kolejne odcinki już, że tak powiem, mam w planach, więc będą. Dzisiaj chciałem właśnie bardziej zwrócić uwagę na to kontrowersyjny, jakby nie powiedzieć temat, jakim jest to, że mamy w Ewangeliach, bo to, że mamy dwie genealogie, to byłoby okej, okay, tak? Gdyby one się zgadzały. Gdyby one się zgadzały. Niestety, czy stety, niestety, dla badaczy bardzo ciekawe to jest, dla też, myślę, ludzi wierzących też może być ciekawe, że właśnie w genealogiach mamy tak naprawdę dwa zupełnie różne rodowody Jezusa. No i pokazałem te różne hipotezy. Mam nadzieję, że udało mi się ten temat przynajmniej troszkę wam przybliżyć, a na pewno w kolejnych gdzieś wykładach będziemy sobie dalej te tematy z Nowego Testamentu podejmować. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. A, przepraszam, to jeszcze tylko jedna uwaga. O dwa ogłoszenia. Bardzo zachęcam i zapraszam na Patronite'a, żebyście wspierali mój projekt. Bardzo was do tego zachęcam, bo jeżeli już widzę fantastyczne wsparcie. Tak, na Patronite jest fantastyczny wasz odzew. Bardzo dziękuję. Uwielbiam was. Dziękuję patronom moim za wsparcie. Jeżeli to wsparcie będzie większe, ja jestem w stanie zrezygnować z pewnych ważnych takich moich aktywności, które mi pochłaniają mnóstwo czasu i będę mógł nagrywać odcinki naprawdę nawet może co tydzień, co dwa tygodnie albo co tydzień. Więc po pierwsze, bardzo zachęcam do wsparcia mnie na profilu Patronite. Tam w opisie filmu będzie link do tego. I drugie ogłoszenie też zachęcam do, jest koniec roku akademickiego, szansa na przyszły rok, można się zapisać na Stołeczny Instytut Biblijny. Ja tam też mam swoje wykłady, dużo wspaniałych biblistów ma swoje wykłady. Stołeczny Instytut Biblijny, Saul z Warszawy, taka strona, można się zapisać na cykl wykładów, gdzie można różne rozszerzać tematy, czy ze Starego, czy z Nowego Testamentu, różni bibliści, różne osoby też tam wykładają, także bardzo zachęcam. Trzymajcie się jeszcze raz, wszystkiego dobrego.